Cieplutki, piątkowy wieczór. Idziesz sobie chodnikiem. Na ławce siedzi mały chłopiec, a obok niego rudy kot. Bez jednego oka. Czasem go widywałeś pod swoim blokiem. Chłopaczek ma jakieś 140 cm wzrostu. Jest wychudzony. I ma na sobie brudną, dziurawą, granatową kurtkę. Wydaje się smutny. I patrzy na ciebie tymi wielkimi oczami. Siadasz obok chłopca. Witasz się i przedstawiasz. On wydaje się kulturalny i miły. Próbuje udawać, że jest w dobrym humorze. Pytasz, dlaczego tak sam tutaj siedzi. Chłopiec z niechęcią opowiada ci swoją historię. Level 11. Macie. Ciągły awanturę doprowadzają mnie na skraj szaleństwa już od długiego czasu mam ochotę bohatyrnąć, ale nie chcę zostawiać mamy. Ojciec mnie bije, odkąd tylko się urodziłem, obiecałem mamie, że będę się uczyć. I kiedyś z nią ucieknę, ale taty nie pozwala mi się uczyć. Cały czas pije i każe mi biegać po alkohol do spożywczego. O ile w pobliskim sklepie na kasie jest właśnie Marcin, przyjaciel mamy, to skupne piwa dla ojca, nie mam problemu. Jednak jeżeli właściciel właśnie pracuje, to zwykle muszę kraść. W szkole wszyscy wyzywają mnie od brudasów i patusów. Każdego dnia będąc. W szkole martwię się o mamę. To uczucie, że gdy wrócisz, to ona może być zaatakowana na śmierć. Przez to nie umiem się skupić. Mama nie poszła na policję, bo jedyny przychód, jaki mamy, to wojskowa pensja starego. Wracam ze szkoły do domu. Znowu dostałem jedynkę z matmy. To wina mojego starego, nie pozwala mi się uczyć. Już wchodząc po klacce schodowej słyszałem same krzyki ojca, Bzy wypełniają ci oczy, łapie za klamkę. O kurwa! Wrócił król Maciuś pierwszy! Cześć tato! Co taki nie kurwa jesteś? <laughs> no musimy. Pogadać. Co tam dzisiaj w szkole? Wszystko dobrze, tato, tylko mi tu kurwa nie kłam. Pamiętasz, jak matka skończyła, mi ostatnio nie powiedziała, że jedynkę dostałeś, co? Ledwo powstrzymujesz płacz. Maciek kurwa, twój kot znowu na dywon! Widzę jak ojciec złapał metalowy pręt i stał nad moim kotem. Kot już przeżył jeden atak ojca, ale stracił przy tym oko. Był właściwie moim jedynym przyjacielem. Tak, to żałosny, ale poza moją mamą znaczył dla mnie wszystko. Kiedyś kilku chłopaków z mojej szkoły rzucało w niego kamieniami. Wtedy zabrałem go do domu. Ojciec oczywiście nie był zadowolony. Przez długi czas musiałem go trzymać w pudełku po butach. Potem zgodził się go zatrzymać, bo kot polował na wszechobecne w naszym mieszkaniu szczury. Gdy ojciec chciał go zatakować drugi raz, podbiegłem do kota i obejmując go, i zakryłem go swoim ciałem. Taki z ciebie cwniaczek, co? Mały chujku? Ojciec mnie uderzył metalowym prędem. Mama czymś go uderzyła. Ojciec bierze zamach i uderza mamę. Mama upada na ziemię. Ja stałem i patrzyłem na dyszącego ojca, jak na potwora. Złapałem kota i wybiegłem z domu. Tysiące myśli przechodziły moją głowę. Wszystko, co planowałem, zniknął za jednym zamachem. Nie wierzysz własnym muszą. Wiedziałeś, że takie rzeczy mają miejsce. Ale żeby tak dwa bloki od twojego mieszkania, zacząłeś rozmyślać o życiu. Jakie masz szczęście, że miałeś normalnych rodziców i byłeś szczęśliwy? Ten chłopak nie zrobił nic złego. Jest mądry i dobroduszny. Ale los wybrał, żeby to on musiał stracić matkę i błąkać się samotny po mieście. Jego jedynym przyjacielem jest jego kot. Pytasz, czy jest głodny. Jest mi głupio, o cokolwiek prosi. Szanujesz za jego kulturę osobistą. Mimo pochodzenia z takiej rodziny, dajesz mu 5 złotych na jakąś bułkę. Butyle akurat masz w kieszeni i obiecujesz, że tą noc będzie mógł spędzić u ciebie. Mówisz, że poczekasz tutaj i zajmiesz się kotem, a on niech idzie do sklepu. Chłopiec jest bardzo ucieszony. Dziękuję. Biegnie radośnie w stronę sklepu. Bierzesz kota pod pachę i spierdalasz po skokach do domu. Straciłem 5 złotych, ale zdobyłem zajebistego rudego kota pirata. Czuj dobrze, skurwysyn.